ogród zoologiczny w Płocku to nie tylko zwierzęta, wbrew pozorom, ale również rośliny. Co w tym zakresie robicie? Oczywiście rośliny to jest coś, co podkreśla nasze ekspozycje. Staramy się komponować je w taki sposób, aby podkreślały urodę zwierząt, czy też miejsce pochodzenia ich w środowisku naturalnym. Dlatego też od jakiegoś czasu staramy się te nasadzenia realizować w sposób planowy, planując poszczególne nasadzenia, poszczególne gatunki. I właśnie teraz, korzystając z okazji, że zaprosiła nas do współpracy Fundacja Orlen, dzięki uprzejmości właśnie naszych gości będziemy mogli nasadzić ponad 500 sztuk sadzonek, głównie bylin, które na pewno nie tylko podkreślą urodę, ale też jakby dodadzą charakteru ekspozycjom zwierząt, które mamy już na terenie zoo. Wiem, że Fundacja Orlen przekazała jeszcze coś. Tak, są to dwie ławki, na których nasi goście będą mogli odpoczywać. One będą ustawione w centralnym miejscu zoo, tak aby również każdy, kto będzie nas odwiedzał, będzie mógł widzieć, że zostało nam udzielone również takie wsparcie. Jest liczna grupa wolontariuszy, ponad setka. Jakie zadania im wyznaczyliście? Są to głównie zadania związane z pielęgnacją naszej zieleni, czyli to jest pielenie, grabienie, być może przycinanie. Wszystko będzie zależało od miejsca, w którym nasi goście będą pracować, ale to będą głównie właśnie czynności związane z szeroko rozumianą opieką nad roślinami. Jak to jest z Płockim Zoo? Czy można odwiedzać je tylko w sezonie letnim, czy też całorocznie? Absolutnie, ja uważam, że nasz ogród jest atrakcyjny również w okresie poza sezonem tak zwanym, czyli w okresie zimowym. W tym celu mamy również zaplanowaną specjalną trasę zimowego zwiedzania, gdzie wybiegi zwierząt, którym zima jest niestraszna, są w specjalny sposób oznakowane, tak aby nasi goście nas odwiedzając łatwo mogli zwiedzać zoo właśnie po mapce z oznaczeniami, gdzie te zwierzęta są, gdzie będą aktywne, gdzie nie będą schowane. Więc myślę, że ta zima również jest znakomitym okresem, żeby nas odwiedzić. Kraków, Pomorze to strasznie dużo kilometrów. Co was tak przyciągnęło tutaj? No perspektywa wspólnej pracy na rzecz zoo. No i przede wszystkim integracja. Lubimy zoo, bardzo lubimy zoo. I chcemy pomagać zoo, zrobić cokolwiek dla zoo. Ważną sprawą jest to, że nasz zespół jest w różnych częściach Polski. No i teraz jest taki wspólny moment, żebyśmy oprócz pracy wspólnie coś zrobili pozytywnego i pośmiali się i spędzili czas. Tak, rzadko mamy okazję, żeby wspólnie się widzieć i wspólnie spędzić czas w takim gronie, dokładnie. A powiedzcie, byliście już kiedyś tutaj w Płockim Zoo? Oczywiście. Ja nie byłem, ale zawsze chciałem. Ci, którzy nie byli, jak wam się tutaj podoba? Bardzo. Na razie mało zobaczyliśmy, ale lokalizacja świetna nad Wisłą, no tu w ogóle jest przepiękne miejsce krajobrazowe. Czy macie pojęcie w ogóle, co tutaj będziecie robić? Mamy. Będziemy sadzić, będziemy pielęgnować, grabić. Wszystkie prace polowe, które można zrobić, to będziemy robić. A osoby, które były niegrzeczne, będą sprzątać klatki słonia. My obstawialiśmy na lwy. Bardziej niegrzeczne to są te lwy.